Halo, halo, dzień dobry. Jesteśmy w Pepco na przeglądzie nowości, ale nie wiem, czy ciuszki lecimy, czy lecimy półeczki. Chodźcie, przylecimy ciuszki. Widzę jakąś fajną tuniczkę białą, chyba na nowościach. O, tak czy nie? Bardzo możliwe, ja jej nie kojarzę w ogóle. 35 zł do rozmiaru 48. O, babeczki, patrzcie, jakie wielkie rozmiary tych tunik, no nie? Dwie kieszonki, taka fajna tufalbana, ala i rękawek długi. No, dobra, to zostajemy chwilę na ciuszkach. Dobra, jest jakaś nowość. Zdajmy, bo akurat tutaj wieszak widzę na wysokości mojej ręki. Jeszcze sięgnę. Taki ciapek kropek. Za 30 zł do rozmiaru 46. Fajny w dotyku. To jest takie marszczenie w ogóle. O, na rękawku widać to? Widać. Z tym psem nakrapianym mi się kojarzy. Jak ten pies się zwie? Nie wiem. Bulldog? Nie, bulldog. Ma tylko jedyna. Jak one się mają? Dobra, nie wiem. Idę dalej. Dobra, wlazłam tutaj w piżamki. Chyba na nowościach. Coś tak mi się kojarzy. Emeczka. To jest taka koszula w sumie, tak? Tak, koszula. Cena tej koszuli, już omówię. Czekajcie, bo tu jest metka przywieszona. 25 zł do rozmiaru 2XL. Fajna? Dla mnie nowość, nie widziałam, ale jedna jedyna tutaj wisi, nie? Także no, może i nowość. Dobra, idę dalej. Te skarpety mają w ogóle króliczki. A ja nie zauważyłam tego, ale już pokazywałam je. O, niezłe, co? 12 zł. Okej. Okay. Ta się króliczkiem miara, ale fajne takie. Łoska. Okej, okay, idziemy chyba na półeczki, wiecie, bo... Już tu oblazłam wszystko i nic nie widzę. O, dobra, jeszcze tutaj jakiś sweterek, taki kolorek żółciutki. Może na nowościach, nie wiem, chyba nie kojarzę tego kolorku. To rozmiar 2XL za 35 zł. O, dobra, i lecimy na półeczki, chodźcie. To jeszcze jest czarny królik, bo nie wytrzymam. Dobra, ale ładne, fajne te skarpetki. Dobra, idziesz, kobito, idę. Proszę. Dwie półki hitowe za mną i nic. O, jest ten stolik wyłożony. Ach, zobaczcie, całkiem nieźle się prezentuje. 120 zł. To tak wam najadę. Nie wiem, tam jakąś półkę, tak. Chyba to się wysuwa, wiecie? Albo to się podnosi. Chyba się podnosi tutaj. I można sobie tam po prostu coś schować. Tak? Tak, na bank. No to stolik petarda. O. Jeszcze przy tych trawkach, ale to fajnie wygląda. 25 zł. Taka trawka, chyba na nowościach mocnych. No. Ewentualnie, o, patrzcie, takie trawki. Poczekajcie, włożę sobie mój plecak tu. Bo mi tu lata cały czas, przeszkadza. O, ewentualnie taka trawka. I to też jest na nowościach, 50 zł. Przynajmniej dawno nie widziana, nie? Były podobne te trawki, ale... Te są na pewno na nowościach. Stolik, petarda. I czy jeszcze tutaj coś chcemy? Nie, wszystko tutaj znamy. Dobra, to idę dalej. Troszkę jesieni. Ale raczej tutaj wszystko znamy, co? Chociaż fajnie ta doniczka komponuje się z tymi suchymi gałązkami. Dyszkę te gałązki jak coś. Doniczka nie wiem, nie będę już podnosić. Kącik Halloween. Jakie talerze w ogóle wleciały, patrzcie. Świetne. 4 zł. A tam jest chyba dynika, nie? Tak, dynikę pokazywałam, też ekstra. W ogóle kupiłam sobie świetną koszulkę z dyniką w Sinseju. Tanioszka, chyba 3 dyszki. Tak pod Halloween. Identyczna w sensie. O, taka dynka. Dobra, tak, dlatego mi się tak skojarzyło. Wyłącz, babo. Okay. Jakieś balony świecące, chyba tak. Za dyszkę. Piątkę. No, ale takie pierdoły. Idziemy, co? Ewentualnie stroje dla dzieciaczków. O, właśnie, podejrzyj. Tu jest jakiś diabełek. Jaka spodniczusia w ogóle. Nie wytrzymam. Ile ty diabełku kosztuje? Diabełek 25. Ewentualnie
35 kościotrup, o, taki. Ale to jest tych stroi, zobaczcie. I nietoperz, nie no, nietoperz wygrywa. Patrzcie, jakie skrzydło w ogóle ma. I ten strój 25 zł. Zobaczymy sobie. Ta spódni tu się, o, ja wytrzymam, patrzcie. O. Takie skrzydło nietoperza, a dla chłopca, nie no. Babo, wyjmij coś dla chłopca, o. A dla chłopca, co to jest Harry Potter? Łomatko, 60 zł. No dobra. A tamten strój z czapą policjanta i z koszulą, pełny, w sensie spodnie też są, tak. 60 zł również, o. Tak wam najadę. Dobra, idę dalej, bo utknęłam. Ale tu mamy zabawki, kotwia są na zabawki, to chyba nie chcemy, nie? Nie, nie chcemy, babo, nie chcemy. Niebiaskiegoś prowadził. Wracamy. Artykuły szkolne, ale to chyba też nie chcemy, co? Nie. Tak wam najadę dział imprezowy, patrzcie. Jakie fajne gadżety tu doleciały, dojechały. To są te takie do strzelania, 8 zł. Konfetti, nie? Mhm. Tutaj, co to są, jajka? Nie, to są balony na tort. 10 zł. O, taka ozdoba. Piszczałki. 3 zł. Więcej balonów. Te na głowie, jakie fajne. 5 zł. No okej. Okay. Kosz z rękawicami, nie wiem, czy to na wyprzedaży. Tak tutaj fajnie wyukładane. Nie, tak po prostu sobie leżą. 6 zł. Ale wszystkie znamy, co? Dziewczyny? No ba. Dzisiaj spacerek przy wtorku. Jak tam wam się wtorek zaczął? Piszcie. O, patrzcie. Te są, ty wiesz, jakie są na mocnych nowościach, ale bardzo rzadko można je spotkać w Pepco. 10 zł. Dwie sztuki. I jeszcze z takim drewienkiem, takie zwyklaczki za 12 zł. Też nie we wszystkich Pepco. One są dostępne. 3 sztuki tutaj mamy. I teraz tak myślę, czy czarne aby były? Czy to jest nowość? Nie wiem. 17 zł i tutaj mamy 6 sztuk. Wyjątkowo cicho jest w tym sklepie Pepco, ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze. Zielony dywanik jeszcze. Wleciał 12 zł, 50 na 70. Ostatnio pokazywałam czerwone, ale tutaj też jest czerwony dostępny, czyli może one ogólnie wleciały do Pepco. I mała kuchnia. O, co to, jakieś nowości? Tak się wydają. 10 zł, drewniane łyżki. Ktoś tak je po prostu tutaj odwiesił. No to podniosę, nie? No podnieś, babo, podnieś. I nic tutaj już. A dobra, jest wyciskarka, czy tam przeciskarka. 20 zł. A tutaj też. No to. Misy znamy. To nie chce, nie? Okej, okay, tutaj jeszcze coś nie. Tu jakieś buteleczki. Chyba na nowościach, jak się nie mylę. 10 zł. Biała, czarna. Fajne do ręki, nie wyślizgnie się. To jest taka ala guma tutaj, do trzymania. Te są też ekstra, ale to nie są nowości. 15 zł. O, patrzcie, mówiłam o tych pojemniczkach, że rzadko je można spotkać. Tu cała półka zostawiona, także spokojnie są. I nawet jeszcze jeden wyjęty. A nie, bo to są pojedyncze 6 zł. No dobra. Ładne są te słoiczki. Przypomnę, tylko 17 zł. Też szybko się rozchodzą. O, i ten mniejszy za 12. Nie wspomnę już o tych, nie? Że to są absolutna petarda, która się strzeliła. Łazieneczki, łazieneczki i fajny kosz. Ale to już się nim, babo, jarasz. Za każdym razem to... Dobra, idź stąd, idę. Jest nowość na poszewkach. O, taka ładna. To jest taka róża? No, taki jakiś wzór pod różę podchodzi. 15 zł. Wymiar 45 na 45. O. I reszta na nowościach, ale nam znana. Już chciałam iść, a tu jeszcze są poszewki. Czy tutaj jeszcze coś spotkamy? Może takie zwyklaczki po prostu za 15 zł. 45 na 45. O, a jeszcze tutaj takie po prostu, te to są naprawdę zwyklaczki za 8 zł. O, 40 na 40. Są tam jeszcze jakieś kolory? Nie. Tylko takie. Żadna nowość, ale patrzcie, wróciły te pudełeczka. Tylko chciałam zobaczyć, czy one są pojedyncze, czy tam jest coś, a nie, jest 3, nie, 2. 2 za 10 zł.
były, no nie, w zeszłym roku. No nie wiem, czy właśnie takie, czy inne. Dziewczyna? No. O, teraz on się źle włączył. Nowe czy nie? A nie, to nie jest zestaw. Każde pudełeczko osobno. To malutkie 5 zł. O, ale się mieni, co? No. Dobra. Tu jeszcze jakiś koszyczek niby na nowościach 7 zł. Chyba tak. Ale co dalej? To jest ten stolik właśnie, który pokazywałam przed momentem, tylko nie mam złożonej tej półki na dole, tak? A zaraz tam wrócę zobaczyć. 120 zł. Lampiona. Na mocnych nowościach, mocnych, ale znamy co babeczki. 50 zł. I reszta też jest nam znana, no to idę. Zobaczmy ten stolik jeszcze, co? Chodźcie. Zasłony i firany. Na mocnych nowościach, ale my już ją znamy, przypomnę, tylko 135 na 260 za 70 zł. O, i jeszcze ta też jest na mocnych nowościach. Tutaj mamy dwie sztuki 140 na 260 za 100 zł. Pokazywałam je wczoraj. No to wleciały. Chyba do każdego pepka. Jeszcze chwilę na podkładkach, ale nie. Te są na nowościach, ale pokazywałam je wczoraj, to już babo nie powtarzaj. Idziemy. To nawet serduszkowa wleciała, patrzcie. Dawno niewidziane, co? Ile ona? 6 zł. Dobra, chodźmy jeszcze do tego stolika i kończymy. Miał tam dolną półkę, czy nie? Bo już sama nie wiem. O, jest i on. Tak, nie, ta nie ma tej dolnej półki. Czyli albo nie jest zamontowana, albo to jest inny stolik, babo. To jest inny stolik? Dziewczyna? Nie, 120 zł. To jest chyba ten. Wlazłam jeszcze chwilę na bucik, ale oprócz tych cichobiegów, na hiciorach zresztą i botka na mocnych nowościach nie znalazłam, także idę. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.